Czy handel stalą może być życiową pasją? Przykład Igora Lipeckiego, prezesa firmy Metalex z Sosnowca, pokazuje, że tak. Kiedyś miałem marzenie, pracowałem w firmie Progres jako handlowiec i handlowałem stalą, już na zupełnie innych zasadach niż w chwili obecnej. I powiedziałem sobie, że kiedyś również będę miał swoją firmę stalową i będę handlował stalą. To, że niejako żelazostopy były sprawą wynikową po drodze, to był to mój konik, którego, że tak powiem, rozwijałem, no i specjalizowałem się tylko w tym kierunku. Działająca od 2009 roku firma to poważny gracz na rynku stali. Miesięczne obroty to 20 milionów złotych. Rynek żelazostopowy jest rynkiem bardzo hermetycznym, bardzo spójnym ze sobą i bardzo ciężko jest wejść młodym osobom, młodym firmom na rynek właśnie w branży, że tak powiem, w gałęzi żelazostopowej. Czyli głównie musiało się to opierać na zaufaniu. Ale zaufanie kontrahentów to nie jedyna recepta na sukces. Praca musi dawać przyjemność. Ja się czuję w pracy spełniony i człowiek musi się zajmować tym, co lubi. Tylko tam z badań wynika, że około 72% Polaków nie pracuje w swoim zawodzie wyuczonym. Ja również, bo ja z wykształcenia jestem urzędnikiem państwowym. Ale ta praca, którą się zajmuję, ta gałąź biznesu, i to jest właśnie stal, żelazostopy, daje mi pełną satysfakcję. Jaki jest mój cel? Żyć spokojnie i szczęśliwie. W dzisiejszych czasach akurat w handlu stalą, żelazostopami jest to coraz trudniejsze, bo rynek jest troszeczkę patologiczny i ma to związek z różnymi sytuacjami, o których możemy czytać na stronie Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Czyli robić swoje i małymi kroczkami dochodzić do pewnego etapu życiowego, do pewnego etapu biznesu, żeby to się po prostu już kręciło samo i żeby być wiarygodnym w dużej przestrzeni czasowej.